Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Football Manager 2013 i przygodą z AFC Wimbledon karierą Broga. Tak więc ostatnio mieliśmy mecz z Tottenhamem, który niestety przegraliśmy 0-1. Następnie w lidze 4-1 Southampton, dobra wygrana w domu, następnie Aston Villa, no i chyba pechowa porażka, remis, znaczy 2-2, również w domu. Przedostatni mecz w grupowej fazie Ligi Europejskiej wygraliśmy 3-0 u siebie z Olympiakosem, następnie 5-1 i hat-trick Barriosa. Dalej ze Stoke 1-1 remis, ale tutaj były dwie kontuzje, Mayo, Downie oraz Fabrini, 3 kontuzje. Następnie z FC, właśnie tym zespołem, 2-0 wygraliśmy, dzięki czemu zapewniliśmy sobie awans z pierwszego miejsca do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Europejskiej. I następnie niestety mieliśmy dwa ciężkie wyjazdy do Liverpoolu, później do Manchesteru, graliśmy z tamtejszym City, no i pierwszy mecz przegraliśmy 3-1, drugi mecz przegraliśmy 2-0. Rozlosowaliśmy już kolejnego przeciwnika w Lidze Europejskiej, to będzie FC Mainz, zespół, który jest średniakiem Ligi Niemieckiej, tak więc myślę, że powinniśmy łatwo ich przejść. No a dzisiaj przed nami będzie mecz z Manchesterem United po raz kolejny, ale mamy dzisiaj Capital One Cup, ćwierćfinał. Tak więc w ćwierćfinale jeszcze zostały drużyny Cardiff, Tottenham, Stoke oraz Hull. No i zobaczymy, kto wyjdzie tutaj zwycięsko z meczu AFC Wimbledon kontra Manchester United. Dobra, teraz zobaczymy skład i statystyki zawodników. Jak tutaj się spisywali. Tak więc cały czas najlepszy Pat Stephens, ale on niewiele grał od ostatniego razu, tak więc jego sobie podarujemy. Luciano Barrios, zawodnik, który bardzo dobrze po odejściu Celso spisuje się w zespole. 14 meczów ligowych, 10 bramek, 1 karny, 5 asyst. Po prostu genialnie, a w Lidze Europejskiej 3 mecze, 8 bramek. Jest po prostu genialnym zawodnikiem. Znaczy genialnym. Jest dobrym zawodnikiem, ale ma bardzo zajebistą skuteczność. Dalej Larnell Cole, zawodnik, który już od kilku ładnych lat jest naszym numerem 1 w pomocy. Nic dodać, nic ująć. Następnie Rüdiger, bardzo dobry obrońca i to numer 1 w obronie, co ciekawe, chociaż Guido Mayo, zobaczcie, on ma 14 meczów i 6 bramek, ale to chyba w ostatnim odcinku już widzieliście. No i przyszło do nas dwóch zawodników. Przyszedł Errol Sladen, to już wiedzieliście, za 14 milionów funtów oraz Eric Lamela, zawodnik, który zasili nasze lewe skrzydło, dzięki czemu, już zobaczmy sobie siłę zespołu, raport o zespole, siła pozycji, dlatego on będzie na lewej stronie razem z Bertoluccim, a na prawej Piazon z Fabrinim, a Arnautowicza po prostu sprzedamy. Tak więc proponuj klubom, jest wart 1 300 000, tak więc za 1 300 000. Jemu i tak kończy się kontrakt za pół roku, tak więc Arnautowicz jak na razie będzie grzał ławę albo jeszcze gorzej. Dobra, w takim razie ustalmy sobie skład. Honda kontuzjowany, Bertolucci zawieszony za kiepską czerwoną kartkę. No i tak, Sladen i Lamela w sumie mogliby już zacząć grać, chociaż Sladen mógłby. Ale nie może w pucharze zagrać niestety. Dlatego na szpicy zagra Barrios, to na 1000000%, no i tak, Bombele na pewno nie, Azevedo. Nie, zostawmy w tym meczu Mayo i Rüdigera. Ale Budę na lewą stronę możemy grać, dać i Colemana na prawą, spokojnie. Następnie Normantasa tutaj na defensywną obronę. Piazon rozegra ten mecz na lewej stronie, na lewym skrzydle. Maraglino na prawej. Günther jest w dobrej formie, mi się wydaje. Ale Downie i Stephens. Stephens niech zagra, on teraz dopiero po kontuzji wchodzi, tak więc damy od razu mu szansę. No i jeszcze na zmianę Andy Downie. Coś tu za dużo obrońców mamy na zmianach, ale no niestety nie możemy inaczej. Tak więc takim składem rozegramy sobie ten mecz. Normantas będzie kapitanem, chociaż chyba Stephens lub Cole
Myślę, że lepiej by tą sprawę zrobili albo Rüdiger. No ale nieważne, gramy z Manchesterem United. Zobaczmy tego Tassi. No, bardzo dobry zawodnik. Zobaczmy skąd go wzięli. Z Breski. Nie, z Romy. Później do Romy poszedł. Dobra. No i jedziemy dalej. Standardowa procedura przed każdym meczem. Okej, w miarę dobrze, ale to jak za każdym meczem. No i zróbmy sobie tutaj rozszerzone. No i zaczynamy ten mecz. Już mamy pierwsze kilka minut. Szósta minuta i akcja AFC Wimbledon. Maraglino do Stephensa. Stephens Coleman. Stephens Maraglino. Barrios jeszcze Stephens. Ale tutaj dobrze wymieniamy te piłki. Ale Budę Buda w końcu zaprzepaścił naszą okazję. Chociaż jeszcze Piazon. Dobrze w obronie Manchester United. Mayo. Jovetic tutaj wyłuskał tą piłkę. Fizjoterapeuta już biegł na boisko. Coleman już ciężko poturbowany. Spróbujemy w przerwie zmienić Gilda. Barrios do Stephensa. Stephens jak zwykle przez niego przechodzi chyba każda akcja, ale teraz niestety stracił piłkę i McGiddy opuszczony tutaj, ale bardzo niecelny strzał tego zawodnika. Na nasze szczęście cały czas 0 do 0. Pół godziny, prawie pół godziny gry za nami. Cole, Larnell, Cole, uwaga, ależ dobry strzał, ale jeszcze lepsza interwencja De Gea. Normantias jeszcze tam próbował tą piłkę wyłuskać, no ale nic z tej akcji już więcej nie będzie. Stephens, Stephens kolejny raz stracił tą piłkę, po kontuzji niestety forma mu dużo spadła. Cole, Piazon, dobrze oswobodzili się tutaj od obrońców. Stephens, ale znowu stracił po raz kolejny. Jovetic, uwaga, Jovetic! Niebezpieczny to był strzał, ale na nasze szczęście również niecelny. Zbliżamy się do końca pierwszej połowy tego spotkania i Manchester United przy piłce. Kilok, Brouwers, uwaga, Brouwers, ale Edu dobrze zatrzymał tą piłkę. Rüdiger jeszcze, Mayo i koniec tej akcji. Jeszcze, może uda nam się strzelić do szatni. Coleman, Stephens, Stephens, teraz nie strać tej piłki, no. Stephens, dobrze, do Barriosa jeszcze Piazon i pięknie gol! Wygrywamy 1 do 0 i akurat udało się strzelić do szatni. To chciałem, żeby się stało, no i proszę. Tak więc bardzo dobrze, podoba mi się taka gra, 1-0, pięknie. No ale Simus Coleman musi zejść, Charlie Gild, witamy w drugiej połowie meczu na naszym stadionie. I już rozpoczęliśmy drugą połowę tego spotkania. Przypomnę, 1 do 0 po strzale Lukasa Piazona. Pięknie Rüdiger bez faulu odebrał tą piłkę w polu karnym. Naprawdę inteligentne zachowanie pewnie naszego obrońcy. Stephens. Ach, niewiele brakowało. Tassi. Uwaga, będzie groźnie, chociaż jeszcze dobra kol. Pięknie, i nasza piłka, chociaż, ależ tutaj, co tu się dzieje? Uwaga, Jovetic nie doszedł do tego. Jeszcze Romulo, Kuisienko, Ramsey. Uwaga, Maher. Szkoda, że nie kurwa Maher. Tassi! I pięknie, Edu. Dobra obrona naszego bramkarza. Godzina gry zbliża się. 60. minuta, tak jest już za nami. I wygrywamy cały czas 1 do 0. Kontrola, dobra, niech będzie kontrola, chociaż kontuzja Barriosa. Aj. Tak więc Arnautović wejdzie na napad. Jego ostatnie chwile w tej drużynie. I dobra, rozpoczynamy. I Stephens też kontuzjowany. Tak więc poczekamy jeszcze chwilę i również zmienimy go. Poczekamy, aż Barrios zejdzie, ale Stephens nie jest kontuzjowany, on jest tylko poturbowany ciężko. Tak więc zobaczmy, czy kondycja jego wzrośnie. O tak, wzrasta już 61. Ale to są ostatnie minuty meczu, tak więc wpuśćmy Contiego. I tu Normantas. No i zagramy bardziej defensywnym składem. No i uwaga, będziemy mieć rzut wolny. W bardzo dobrym punkcie, tutaj naprawdę można strzelać bramki, ale chyba nie pokażą nam tego rzutu wolnego, niestety. No i 6 minut doliczonych, proszę Państwa, i to jest koniec. Jeszcze jedna kontuzja tutaj, czyja?
Maraglino, ależ ostro grają. Normantas na lewą stronę, niepilnowany Budebuda i uwaga, ach, myślałem, że będzie karny, ale koniec! Koniec tego spotkania i wygrywamy z Manchesterem United w ćwierćfinale. To jest Capital One Cup, jeśli się nie mylę. Czyli idziemy do kolejnej rundy, no i jeśli wygraliśmy z Manchesterem United, a Cardiff wygrało z Tottenhamem, to wydaje mi się, że wygramy ten Capital One Cup. Tak więc półfinał AFC Wimbledon kontra Hull City oraz Stoke kontra Cardiff. Cardiff jest obrońcą tytułu, tak więc na pewno będą chcieli obronić, ale im się to w tym roku nie uda. Dobra, jeszcze chciałbym Wam powiedzieć o pewnym blogu. Nazywa się fmlife.blogspot.com. Link do tego bloga macie w opisie tego filmiku. Zapraszam serdecznie na bloga. Po prostu dobre opisy są na blogu, bardzo dobrze jest prowadzony estetycznie, bardzo dobry format jest wpisywanych tematów, tam macie podobną karierę, podobne do tego, co ja tutaj robię, jednak to jest wersja pisana, wersja tak jakby wordowa. Ale anyway, wejdźcie, naprawdę zapraszam. A wiem, że fani FMA lubią takie właśnie różne kariery pisowne również. Dlatego myślę, że nie będziecie na pewno stratni, jeśli zobaczycie, co tam ciekawego się znajduje. Dobra, tak więc Barrios jest kontuzjowany na 12 dni do 2 tygodni. Jones to Phil Jones. Tak więc wygraliśmy. Dobra, super. Aha, jeszcze zobaczcie ligę. Przed przegranymi dwoma spotkaniami z Liverpoolem oraz z Manchesterem City byliśmy na miejscu czwartym, albo piątym, piątym miejscu, tutaj za Tottenhamem, United, Liverpoolem i Chelsea, ale teraz niestety spadliśmy na miejsce ósme, ale mamy tutaj jeszcze mecz do rozegrania. Uda nam się wygrać 31 punktów, wracamy tutaj do walki o puchary. No i tak jest, 17 meczów ligowych za nami, tak więc teraz spójrzmy na terminarz i następny odcinek, tutaj mamy FA Cup, o tutaj półfinał już będzie niedługo, więc następny odcinek będzie albo tutaj w rewanżu z Mainz, albo dużo ważniejsze będzie wygranie Capital One Cup, czyli jeśli dostaniemy się do finału, to spróbujemy rozegrać finał, chyba że będzie gdzieś tutaj, to wyjebie, to wtedy nie. Ale dobra, myślę, że to by było wszystko w tym odcinku, tak więc pamiętajcie o tym blogu. No i dobra, do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Siemanko!